Wielkimi krokami, kochani, nadchodzi Wigilia Wszystkich Świętych, zwana potocznie Halloween, czyli Wielkie Święto Wszystkich Miłośników Horroru i Grozy. Warto więc do owego święta przygotować się czytelniczo. Przybywam Wam z odsieczą i polecajkami. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj na Wielkim Buku bezsenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień poświęcony mojemu ukochanemu gatunkowi. Bezsenna środa jest to cykl, który prowadzę co tydzień od 10 lat, właśnie na blogu, na kanale. Kto po raz pierwszy trafił, teraz wszystko już jasne. Nadchodzi Halloween. No, właśnie, święto tak popularne, wciąż jednak czasami kontrowersyjne w naszym kręgu kulturowym. Przypominam więc, tak na wszelki wypadek, że korzenie Wigilii wszystkich świętych sięgają hen, hen lat przed nami, początków cywilizacji. Jak to jest możliwe? Dla przypomnienia, co roku przypominam, że koniec października to jest takie symboliczne. Pożegnanie lata. To jest symboliczne pożegnanie czasu zbiorów i przygotowanie się do tej długiej zimy. Pożegnanie życia, kolorów, ruchu. Natomiast powitanie snu zimowego, śmierci. Uciszenia. Tak jak powiedziałam, wszystko to w wymiarze symbolicznym. I temu właśnie służyło chociażby starożytne święto Pomony w starożytnym Rzymie. Temu również służyło celtyckie święto Samheim, jeżeli dobrze to wymawiam. Temu też służyły oczywiście słowiańskie dziady. I temu właśnie również służy Wigilia Wszystkich Świętych potocznie zwana Halloween. Współczesny Halloween to oczywiście jest taka przaśna, przerysowana, skomercjalizowana wersja przeszłości. Uśmiechnięte dynie, tańczące kościotrupy, jabłuszka na patykach, ale cel pozostał ten sam. Oswoić śmierć, pogodzić się z przemijaniem, również przygotować się na ten nadchodzący czas zadumę. I tak to właśnie z Halloween wygląda Wigilia Wszystkich Świętych. Ja mam dla Was książki, bo zawsze polecam się przygotować na ten czas książkowo, a jakże. Przechodzę z propozycją 11 tytułów: tajemniczych, mrocznych, niepokojących, każdy na swój sposób. Przed Wami klasyka literatury, klasyczne horrory, i kryminał, i thriller, i slasher nawet, żeby każdy mógł odnaleźć coś dla siebie. Zaczynamy od Zagłady Domu Asherów Edgara Alana Po, zwanego przeze mnie często Boskim Edgarem. Ja akurat mam w takim tomie, ale tomów różnych i zbiorów opowiadań Edgara Alana Po znajdziecie wiele. Również znajdziecie to opowiadanie za darmo na wolnych lekturach. To jest jedna z tych opowieści nieśmiertelnych i diabelnie nastrojowych. Jak dla mnie, to jest jedna również z tych u Edgara, które naprawdę potrafią zmrozić krew w żyłach. To jest historia pewnej posiadłości na odległych bagach. I rodziny, którą toczy nieodgadniona choroba. W rodzeństwa, bo mówimy tutaj o rodzeństwie, przybywa z odsieczą i pomocą, no stary przyjaciel. I ten stary przyjaciel właśnie staje się świadkiem niewyjaśnionego. I w tym opowiadaniu, słuchajcie, znajdziemy wszystkie Edgarowe obsesje. A to mamy śmierć za życia, a to mamy, właśnie, nawiedzoną posiadłość, a to mamy chorobę tajemniczą, która toczy zarówno umysł, jak i ciało. No, moim zdaniem, na straszny wieczór w ogóle Edgar sprawdzi się jak znalazł. Miasteczko Salem Stephena Kinga. Opowieść wampiryczna, miejscami prawdziwie przerażająca. To jest właśnie król horroru w całej swojej okazałości, w całej swojej krasie. W tej powieści, mit wampira potwora ożywa na nowo, ożywają również te wampiryczne sny o zagładzie całej ludzkości. Jest to opowieść o małym amerykańskim miasteczku Jeruzalem, inaczej Salem, i o jego mieszkańcach, którzy stali się ofiarami tego pradawnego zła. Jeżeli poznawać Stephena Kinga, to właśnie od takich powieści. Dom Straussów Adriana Bednarka. Coś dla miłośników opowieści krwawych, makabrycznych, slasherów w takiej klasycznej swojej formie. Jest to opowieść o grupce młodych przyjaciół, która spędza wakacje na mazurach i pada ofiarami miejscowego zwyrodnialca. I to jest, kochani, hołd złożony wszystkim klasykom gatunku, jakim jest slasher, właśnie, kiedy mówimy o kinie. Znajdziemy tutaj nawiązania do Piątku 13, do tekstańskiej masakry piłą mechaniczną, czy chociażby do Drogi Bez Powrotu. No i oczywiście wielu, wielu innych. Słuchajcie, to jest lektura, to jest prawdziwa frajda. Night film Marishi Pestle. Ten niezwykły, diabelnie mroczny thriller przypomniał mi się ostatnio, kiedy oglądałam taką etiudę w reżyserii Johna Carpentera, tego od Halloween właśnie, zatytułowaną Cigaret Burns. Nomen omen polecam, ale night film, czyli nocny film po polsku. Słuchajcie, to jest taka brawurowa mieszanka zarówno thrillera, horroru, powieści sensacyjnej i kryminalnej, i to wszystko również z elementami wirtualnej rzeczywistości. Podążamy tutaj śladami mitycznego, takiego kultowego reżysera, który sam odszedł w cień, a jego no, dzieła trafiły do podziemia. Ale te dzieła wciąż żyją na swój własny sposób. To jest, słuchajcie kawał fascynującej zagadki i naprawdę misternie dopracowanej opowieści. Na Halloween i nie tylko, Hex Tomasa Oldehevelta. To jest horror z krwi i kości, powieść miejscami przewrotna, a miejscami prawdziwie przerażająca. To jest historia czarownicy, to jest historia klątwy i małej społeczności, która gotowa jest zrobić wszystko, by trzymać swój sekret blisko-bliziutko. Całość napisana jest z dystansem, z przymrużeniem oka, takim bardzo charakterystycznym stylem. Ta powieść jest jednocześnie specyficzna, ale też niesamowita i bywa naprawdę straszna. A to wszystko, słuchajcie, przez postać Catherine, tej czarownicy, która nawiedza właśnie to miasteczko i naprawdę trudno ją wyrzucić z głowy. Jedna krew Stefana Dardy. Jest to, słuchajcie, powieść o klątwie, o tytułowej klątwie jednej krwi, która terroryzuje niejako małe miasteczko, wioskę w Bieszczadach. Przed tą klątwą nie można uciec. I tutaj Darda wykorzystuje bardzo dobrze znany motyw, ale na własnych zasadach. Robi to po swojemu, jak tylko Stefan Darda potrafi. Jak dla mnie jest to absolutnie wciągająca i idealna właśnie na ten czas lektura. Dom z szeptów Grahama Mastertona. Stara posiadłość na wrzosowiskach. Zaginione w jej murach dziecko. I rodzina, która musi stawić czoła temu, co się czai w tych ścianach. Pysznie pulpowa lektura, miejscami straszna, miejscami zabawna, absolutnie samoświadoma tego, co robić z horrorem. I jest to również mój ulubiony motyw nawiedzonego domu, w którym wszystko jest możliwe. Dr. Jekyll i pan Hyde Roberta Louisa Stevensona. Jeden człowiek i jego dwie twarze. I to jest jedna z tych niewielkich, niepozornych opowieści, które naprawdę potrafią zmrozić krew w żyłach. To jest opowieść o upadku człowieka. O jego podwójnej naturze, o nieśmiertelnej walce, wewnętrznej walce id i superego, tego pierwotnego zła z tym wyższym dobrem. Wszystko to oczywiście toczy się w duszy człowieka. To jest absolutny klasyk, jedna z tych opowieści, które naprawdę trzeba znać. Upiór opery Gastona Lehu, słuchajcie, powieść gotycka, powieść romantyczna, powieść kryminalna. Tyle oblicz ma ta niezwykła historia, która od dziesięcioleci działa na wyobraźnię zarówno czytelników, jak i widzów, jak i miłośników muzykali. Na korytarzach paryskiej opery, między lożami, między garderobami czai się duch, czai się prawdziwy upiór. I słuchajcie, to tak naprawdę jest historia młodziutkiej dziwy operowej i dwóch mężczyzn, którzy w gruncie rzeczy wcale, a wcale nie dają jej wyboru. Historia dramatyczna i, tak jak powiedziałam, działająca na wyobraźnię. Frankenstein, Mary Shelley, od Mary Shelley, mojej ukochanej, wszystko się przecież zaczęło. Historia doktora Frankensteina i jego potwora, kreatury, którą powołał sam z nicości. Powieść gotycka, a w zasadzie horror gotycki, to jest, słuchajcie, w daniu Mary Shelley horror bardzo namacalny, bardzo cielesny. To zresztą jest, słuchajcie, połączenie motywu popularno-naukowego, science fiction, z motywem horroru i grozy. Historia o pragnieniu wskrzeszenia zmarłych, o tym, który skradł iskrę życia współczesny prometeusz. Ta powieść po tych dziesięcioleciach, po tych stuleciach jest wciąż zachwycająca, i jest Ponad wszystko, ponadczasowa, uniwersalna, współczesna. I wreszcie, na koniec Harry Angel, Williama Hjortsberga. Słuchajcie, jest to współczesna, jest to miejska historia, jak najbardziej dobrze znana historia zakładu pomiędzy człowiekiem a szatanem. To są, kochani, tak naprawdę dzieje współczesnego Fausta. To jest wyjątkowa powieść grozy, która łączy w sobie elementy kryminału okultystycznego i horroru z krwi i kości. Rasowego horroru, który prowadzi naszego bohatera i czytelników prosto w ciemność. A w tej ciemności miasto opętane czarną magią, praktykami wudu-hudu. Wszystko to widziane oczami człowieka, który utracił. Tożsamość. I powiem Wam tak, ta historia jest inna niż wszystko, co przeczytacie do tej pory. A na dokładkę na deser jest też ekranizacja, ekranizacja z Mikim rurkę, zanim jeszcze się przeistoczył. Jeśli dobrze wszystko policzyłam, 11 propozycji książek na Halloween, 11 niezwykłych opowieści, opowieści strasznych, niesamowitych, tajemniczych. Każda z nich na swój sposób, tak jak powiedziałam, specjalnie dobrałam tak gatunki i podgatunki horroru, żeby każdy mógł coś sobie wybrać, żeby mógł na sobie przetestować, bo wiem, że często lubicie również testować na sobie różne opowieści, żeby zobaczyć, czy to jest właśnie coś dla was. Jestem zresztą bardzo ciekawa, z jaką Historią wy miłośnicy bezcennych śród i Halloween chcecie spędzić właśnie tę wyjątkową, horrorową, pełną grozy noc. Dawajcie koniecznie znać, czy będziecie czytać, czy będziecie oglądać filmy. Ja wiem na pewno, że sobie poczytam trochę Edgara, bo Edgar jest idealny na Halloween i oczywiście obejrzę film Johna Carpentera. Halloween również. Uwielbiam Laurie Strode, uwielbiam jej walkę z Ma takim Majersem, a szczególnie właśnie ten początek. No właśnie, bo jak wiecie, jestem trochę bardziej slasherowa i ten właśnie motyw slasherów, tym bardziej z lat 70., to jest jeden z moich ulubionych motywów takie nastys właśnie i na Halloween sobie zostawiłam przypomnienie Johna Carpentera. Dawajcie koniecznie znać, co wy planujecie. A i słuchajcie, pamiętajcie o wszystkich tych książkach, o których ja dzisiaj Wam wspomniałam. Ja i opowiadałam tutaj na kanale szerzej, na kanale Wielkiego Booka, ale również pisałam na blogu Wielkiego Booka. W opisie pod filmem znajdziecie link do wpisu Halloweenowego właśnie na blogu, a na blogu znajdziecie również linki do poszczególnych recenzji. Więc możecie sobie czytać, jeżeli jesteście zaintrygowani, zainteresowani, sprawdzić coś więcej, posłuchać, pooglądać. O. No i cóż, ja Wam życzę pięknego i bezsennego wieczoru i kolejnych dni. Do zobaczenia, pa, pa! Jeśli jeszcze tutaj jesteście, dużo dobrego, bezsennego, strasznego dzieje się na wielkim buku. Każda środa jest bezsenna, dzień horroru i grozy. Zaglądajcie, nadrabiajcie. Możecie również subskrybować ten kanał. Zachęcam! Do zobaczenia!